Suwałkach samorządowa kampania wyborcza była mdła i równie nudna jak banery smętnie wiszące na płotach. I na zemstę elektoratu nie trzeba było długo czekać. Do wyborów poszło dramatycznie mało mieszkańców. Frekwencja w mieście wyniosła nieco ponad 42%. Ale to jeszcze nie najsłabszy wynik. Pomijając zamknięte obwody, spośród których tylko w DPS Kalina frekwencja przekroczyła minimalne 50%, wyborcy kompletnie zignorowali największe święto lokalnej demokracji. Lokal komisji nr 9 w drugim LO odwiedziło tylko 34% uprawnionych. Więcej osób poszło do wyborów w areszcie śledczym – 35%. Na Kamenie, w komisji nr 17 przy ulicy Północnej, czas dla uśmiechniętych kandydatów, którzy swoje wizerunki rozwiesili wszędzie, gdzie mogli, znalazło tylko 36,3% wyborców. Na Sejneńskiej, w szkole podstawowej nr 6, pojawiło się mniej niż 38% wyborców. Zdyscyplinowany, oprócz mieszkańców Kaliny, okazał się elektorat głosujący w pierwszym LO. Tam swoje karty do urny wrzuciło 50,5% uprawnionych. Aż strach pomyśleć, co będzie, jeśli 21 kwietnia do urn wpadną głosy tylko 40% mogących głosować. Wszak wybierać wówczas będziemy lidera naszej społeczności, który będzie rządził naszym miastem aż przez 5 lat.